Robert Lewandowski gromi, demoluje Stuttgart, trzy bramki, hat-trick Roberta Lewandowskiego, co to był za mecz, co to było za spotkanie, nieprawdopodobna sytuacja, no to jest pogrom, Stuttgart praktycznie na kolanach, a przecież za chwilę będą mecze reprezentacji Polski, jaki to jest dobry prognostyk przed tymi meczami reprezentacji, no właśnie dzisiaj na temat przepięknego meczu Bayer kontra Stuttgart i W tym trzy gole Roberta Lewandowskiego, który się nie zatrzymuje, bombie te bramki jak oszalał. A jeszcze ciekawe, że zszedł praktycznie w 70 minucie, więc co by było, gdyby rozegrał pełne spotkanie, to byłaby szansa, to że miałby tych bramek 4 albo 5. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj na temat meczu Bayern Monachium kontra Stuttgart i pogrom. Jeśli chodzi o Bayern Monachium 4 do 0, Bayer po prostu wygrywa w tym trzy bramki Roberta Lewandowskiego w 17 minucie 23 minucie 39 minucie. Praktycznie tutaj Robert Lewandowski ma takie statystyki: 0,75 tutaj gola. Na mecz, tak? Wtedy praktycznie tych bramek zdobywa, więc no naprawdę bardzo dobry tutaj występ Roberta. Potem mamy bramkę jeszcze Serge'a Serge Ginabriko w 22 minucie i Alfonso Davis, który łapie czerwoną kartkę w 12 minucie. W ogóle był to świetny mecz z wielu względów, bo wydawało się, że Stuttgart, Stuttgart będzie miał właśnie tą przewagę, że Alfonso Davis wyleciał z boiska, tak dostał czerwoną kartkę. Na początku dostał żółtą kartkę, wjechał praktycznie tutaj tak w tutaj nogi przeciwnika, w staw skokowy. Potem sędzia jeszcze po prostu sprawdził to na warze i zmienił swoją decyzję z, z żółtej kartki na czerwoną, i słusznie, dobrze. No, Alfonso Davis to była kwestia przypadkowa, pewnie nie było to jego celowe działanie. Natomiast wydawało się, że Stuttgart da sobie radę, tak? Odeprze praktycznie tą nawałnicę, a to jeszcze bardziej rozcieczyło faktycznie tego byka tak na koridzie jeszcze bardziej rościeczyło Bayer Monachium, który zaczął bombać im bramki jedna po drugiej. No i w tym trzy bramki Roberta Lewandowskiego, a już za chwilę, no bo dzisiaj jest 20 marca, a już po prostu za chwilę, jutro, bo pojutrze, Robert Lewandowski przyjdzie na kadrę. Więc doskonale w humorze i też zaraz czeka nas trzy mecze reprezentacji Polski. Mało tego, przecież potwierdziła się ta informacja na temat tego, że Robert Lewandowski razem z innymi napastnikami pojedzie na Wembley do Anglii, że dzięki tej staraniom praktycznie tak, władz PZPN-u, no ale tu się okazało, że po prostu tam Niemcy zmienią przepisy i Anglia nie będzie na te liście, że po prostu kto będzie stamtąd podróżował, będzie na kwarantannie, tylko praktycznie tutaj będą inne tam czynniki, będą sprawdzać, sprawdzać praktycznie, czy będzie aktualny wynik, jeśli chodzi o koronawirusa. Natomiast to jest jakby nieistotne. Istotna jest kwestia tego, że po prostu w każdym razie piłkarze tutaj pojadą na ten mecz, napastnicy na, na, nasi polscy pojadą po prostu na ten mecz na Wembley. Więc 4 do 0 Stuttgart no nie miał jakichkolwiek tutaj Um, no, um, nic do powiedzenia praktycznie. Mało tego, Kamiński, który tutaj jest w Stuttgarcie Nawet nie został po prostu wprowadzony na listę zawodników zgłoszonych do tego meczu Także no, tutaj nieciekawa sytuacja, ale też akcent y, polski Chociaż tutaj Klimowicz, który występował po stronie Stuttgartu Naprawdę sobie dobrze radził No i zobaczmy sobie, że przed Bayernem jeszcze kolejny mecz z RB Z 3 kwietnia to wtedy, kiedy Robert Lewandowski wróci z przerwy na kadrę Znaczy przerwy, po prostu ciężkiej pracy na kadrę, ale przerwa od meczów ligowych No i Bayern kontra PSG 7 kwietnia to będzie po prostu mecz to będzie spotkanie. Zobaczmy sobie może tabelę nie po prostu, bo te mecze jeszcze trwają. Natomiast statystyki jeśli chodzi o ten mecz Alfonso Davis to jest jego druga czerwona kartka na ponad 50 meczów, więc tutaj nie jest aż tak źle w, w przypadku tego zawodnika. Szczały na bramkę 15 do 12, szczały na bramkę 7 do 4. Posiadanie piłki. Co ciekawe, Stuttgart miał po prostu więcej posiadania piłki, a z reguły to właśnie Bayern Monachium ma więcej posiadania, tak samo podania. Bayern Monachium miał ich mniej, a z reguły to właśnie Stuttgart ma, miał więcej posiadania. Tutaj warto wspomnieć o tym, że jeszcze Boateng dostał żółtą kartkę. Więc nie dość, że Bayern Monachium po prostu gra o jednego obrońcę mniej, to jeszcze po prostu Boateng musiał uważać, bo miał już jedną żółtą kartkę, druga by spowodowała, że kolejny zawodnik z defensywy praktycznie by wyleciał, ale to, to w żaden sposób nie wpłynęło jakby na grę Bayernu. Muszę powiedzieć, że bardzo dobry mecz chociaż mam pewne niedosyt, tak, no wolałbym, żeby Hansi Flick zostawił Roberta Lewandowskiego do końca spotkania, ale też ściągnął tutaj Tomasa Millera, e, tak, z boiska, no jednak po prostu chcę chuchać na tych dobrych zawodników, chcę po prostu ich go przygotować na kolejne spotkania, chociaż, e, no, kolejne spotkania to, to, be, to będą mecze reprezentacji, dopiero w kwietniu będą kolejne mecze Bayernu, no i nie zagrał kimś, kimś, który ma po prostu jakieś problemy zdrowotne, no nie wiem o co chodzi, przecież kimś ostatnio dobrze się prezentował, ale znowu na bramce był Manuel Neuer, nie było Nubela, Także spalone 1 do 2, rzuty różne 1 do 3. No i tutaj tabelę mamy, no ale tak, mówię, te mecze po prostu jeszcze trwają, więc nie ma co się tym sugerować. Mniej więcej ta tabela tak samo będzie wyglądać, no bo Rusja nagle nie, nie przeskoczy po prostu tutaj o kilka o o oczek w górę. Natomiast naprawdę kapitalny mecz, jeśli chodzi o Bayern Monachium, wszystko wychodziło w tym meczu, w tym spotkaniu. Też jeszcze Musiala wszedł, pomoting no ale oni nic nie dali po prostu, jakby jakości, w sensie nie ma bramki, też ciężko jest po prostu ich oceniać, bo bo po prostu byli zbyt krótko na boisku, ale muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem tak dobrego meczu w wykonaniu Bayernu Monachium, naprawdę satysfakcjonuje mnie to, te, to spotkanie, no i Robert Lewandowski już ma drugie miejsce, jeśli chodzi o najlepszego strzelca w Bundesliga. wcześniej było to Exequo, teraz po prostu dzięki tym bramkom jest tutaj na drugim miejscu, oczywiście do Gerda Millera muszę tam daleko, brakuje, dużo brakuje, ale jest na drugim praktycznie miejscu i tak widać było też taką satysfakcję po tej pier pierwszej brance, którą zdobył Robert Lewandowski. Był, by było widać taką satysfakcję, że właśnie ta bramka spowodowała, że już jest na tym drugim miejscu w tej klasyfikacji. Mamy Boatęka, Żółta, Koratka, Zyle. Kiepski mecz po prostu wykonania tego zawodnika, kompletnie niewidoczny. Chociaż miał tam jeden rajd praktycznie na bramkę przeciwnika, który zakończył strzałem na bramkę, ale ogólnie padł tak, nawet nie trafił w bramkę. Natomiast rzeczywiście, no ten jeden rajd był ok, ale ogólnie po prostu w, w ogólnym rozrachunku mecz był kiepski moim zdaniem w wykonaniu Zyle. Chociaż nie zawalił jakoś podczas tego meczu. W ogóle ciekawa sytuacja. Taki dwóch wieżowców wystawił tutaj, tak? Hansy Flika, więc była tęka i Zyle. Z reguły, jak wystawia, to jednego z nich po prostu, tak? A tutaj rzeczywiście zdecydował się taki, e, takie po prostu ustawienie. Gorecka, dobry występ. Müller, m, bardzo dobry występ. Dżnabri. Zane naprawdę bardzo dobry występ, jeden z lepszych występów w ostatnim czasie. Potem wszedł Kings tej koma. Ciekawe jakby to wyglądało, gdyby właśnie Coman, Zane i Robert Lewandowski grali od samego początku. Naprawdę Zane bardzo dobrze grał podczas tego meczu, dogrywał piłki, widział kolegów z drużyny, tylko Roberta Lewandowskiego nie zachował się egoistycznie, więc można tutaj pochwalić tego zawodnika. Gnabry, ja nie wiem czy ten Dżnabri, no, to jest taka złośliwość, tak, ale Dżnabri yy, po prostu to coś się zaokrągla dla mnie po prostu za bardzo, tak już to od dłuższego czasu widzę. No ale okej, okay, no nie ma takiego wpływu na jaką grę. Natomiast, no nie wiem, dziś on tam balansuje po prostu na granicy tutaj yy, jakby prawidłowej wagi. No na poziomie tym, jeśli chodzi o Bayer Monachium, to troszeczkę dziwne. Chyba że no, może taką ma po prostu budowę, no ale okej, okay. yy, no nie wiem, yy, to już po prostu cena. Alaba, bardzo dobry występ. Też miał takie rajdy praktycznie pod bramki przeciwnika, Sharpa oszedł do, do przodu, chociaż rzadko się zdarzały, ale ogólnie bardzo dobry występ, Boateng też dobry występ tam wybronił, po prostu takie sytuacje, które były praktycznie stuprocentowe, powart wart średni mecz, tak, Wykonał tego zawodnika bez fajerwerków, bym powiedział. I Tak to właśnie wygląda. Kalajdzicz to jest ten zawodnik tutaj, który po prostu w Stuttgardzie, wielką nadzieję, najwyższy zawodnik, który jest w ogóle w Bundeslidze, Mówi się o tym, że jest po prostu tak świetnie wyszkolony technicznie. No w tym meczu kompletnie tego nie było widać, chociaż coś tam starał się, szarpał. Castro, Kulibali, Endo, Ahmada, Wamangituka, tak on zszedł, miał kontuzję. Mavropanos, Anton, Endo, Kempf, Kemp, Sosa, Kobel. No zastanawia się, kogo tutaj po prostu wyróżnić, kogo jeszcze skrytykować. No nie wiem właśnie. Wamangituka, no kontuzja, wydaje mi się, że po prostu na dłuższy go czas zdyskwalifikuje z gry. Więc tak to właśnie wygląda. Anton troszeczkę po prostu gorsza gra w wykonaniu tego zawodnika. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Pozdrawiam, trzymać się.